Witajcie kochani, kobyłka u płota, słowo się rzekło. Wobec tego zaczynamy cykl poświęcony psychoterapii. Chrześcijanina psychoterapia w naszych pogajduchach. Zapraszamy do nas, do Bolechowa, ale przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić właśnie w takie obszary związane z tym, czym się zajmujemy zawodowo, z psychoterapią, ale też i, można powiedzieć, nie zawodowo, ale życiowo, jest dla nas bardzo istotna duchowość i życie z Bogiem, bycie chrześcijaninami, katolikami. Chcielibyśmy troszeczkę tutaj może rozjaśnić parę niepewności czy pytań, które mogą się rodzić właśnie chrześcijanom, którzy chcieliby z psychoterapii korzystać. I pierwsze pytanie, czy chrześcijanin może korzystać z psychoterapii, będzie wymagało od nas tendencyjnej bardzo odpowiedzi. Mianowicie odpowiedź brzmi: może. Nie tylko może, ale warto, aby korzystał i czasem nawet powinien, czy trzeba, żeby korzystał. Powiem szczerze, że kiedy to pytanie padło, to tak zaczęłam troszkę się śmiać. Znaczy śmiać, tak sobie w duchu myśleć, ojejku, to trochę jest tak, jakby chrześcijanin to był jakby inny gatunek człowieka, któremu szkodzą inne rzeczy niż innym ludziom, albo pomagają inne rzeczy niż innym ludziom. Tak naprawdę jesteśmy ludźmi, stworzeni przez tego samego Ojca, przez tego samego Stwórcę, przez Boga. I te rzeczy, które szkodzą tak naprawdę innym ludziom, tak samo nam szkodzą. I te, które pomagają innym ludziom, nam także mogą pomagać, bo dlaczego nie? Jesteśmy tak samo ludźmi. Chrześcijanie nie tworzą jakby oddzielnych enklaw innego świata. Jesteśmy z tego świata i to jest Boży świat, to jest nasz świat. Ale uczciwie powiedzmy, że jest coś takiego jak nieufność pomiędzy tym światem chrześcijańskim i światem psychoterapii. Ja bym powiedział, że ta nieufność jest wzajemna. Że rzeczywiście z różnych powodów, o których za chwilę powiemy, historycznych powodów przede wszystkim. Może nawet historycznych, żeby do tego pasowało. Dobrze Monika mówi. Tak, nie przez mówi przypadek. Dobrze, ponieważ rzeczywiście za ojca psychoterapii uznaje się tego Żyda niewierzącego, Zygmunta Freuda, i ten właśnie Żyd już sam z natury może wzbudzać niechęć pobożnych bardzo chrześcijan. Natomiast tak mówiąc już całkiem serio, Zygmunt Freud zasłynął z psychoanalizy i głównie z leczenia nerwic histerycznych, czyli tak zwane histerii. One się już teraz bardzo rzadko zdarzają. Być może także dzięki jego właśnie pracy, ale początkowo miał tych histerii dużo i doszedł do wniosku, że one są związane z tłumieniem uczuć, zwłaszcza dwóch najokropniejszych dla katolików, czyli uczucia seksualnego i drugiego uczucia związanego z przyjemnością. Nie, bo to jest to samo. Dobrze powiedziała. Z gniewem, z asertywnością. Teraz byśmy powiedzieli z asertywnością, czyli ale w asertywności mielibyśmy właśnie gniew, wyrażanie siebie, własnego zdania. No i tutaj te dwa takie, można powiedzieć, dwie przestrzenie, czy uczucia związane z seksualnością, z przyjemnością i z asertywnością, głównie z gniewem. No a kochani, wiecie sami, że dziecko Boże nie może się gniewać, bo grzechem głównym jest gniew. No i z tym seksem katolik też nie może sobie za bardzo pohulać. Oczywiście teraz troszeczkę sobie sarkazmujemy, ale naprawdę Freud doszedł do wniosku, że głównym źródłem, jednym z głównych powodów tłumienia jest restrykcyjne wychowanie religijne i powiedział, że to właśnie religia sprawia, że ludzie mają problemy emocjonalne i psychiczne. Miał trochę racji, kochanie? Jakoś z mina mi zrzedła, ponieważ miał i nadal ta racja niestety jest prawdziwa i w naszej pracy spotykamy wiele osób, które właśnie z powodu błędnych, restrykcyjnych, takiego opresyjnego przekazywania, można powiedzieć, nauki katolickiej, opartego głównie na wymaganiach, na wypełnianiu prawa tak naprawdę, wypełnianiu przykazań,
Mamy wiele cierpiących osób właśnie w naszej pracy, ich spotykamy i ich problemy wynikają dokładnie z restrykcyjnego przekazywania właśnie pewnych treści religijnych i z tego, że oni zaczynają tłumić swoje właśnie potrzeby, swoje uczucia, nie wyrażają siebie, bojąc się potępienia, bojąc się grzechu, bojąc się piekła. No i sami widzicie, więc tutaj mamy historyczne, histeryczne źródło niechęci ze strony psychoterapii w stronę środowisk religijnych, a z drugiej strony psychoterapia, psychologia, psyche to jest słowo, które oznacza duszę po grecku i w związku z tym z języka greckiego i w związku z tym księża i środowiska kościelne poczuły się zaniepokojone. Jak to? Nasz monopol do zajmowania się duszą, psychiką nagle się skończył. Pojawiły się inne ośrodki myślenia o człowieku, niechrześcijańskie również. I to od razu wzbudziło spory sprzeciw środowisk kościelnych. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ta psychoterapia, później rozwinięta przez na przykład Junga, bardzo szeroko objęła myślenie o wielu kulturach w całym świecie, również religiach niechrześcijańskich, wschodnich, bo Jung się bardzo tym zafascynował, jak to wszystko ze sobą jakoś pięknie gra, no to już w ogóle, można powiedzieć, było pozamiatane, no bo jeśli w takim razie nam coś zalatuje niechrześcijańskim wschodem, no to na pewno musi być groźne. W każdym razie myślę, że w tym momencie troszkę kończąc już odpowiedź na to pytanie, poszliśmy troszkę w inną stronę, ale to najważniejsze, że nawet jeżeli ta nieufność do psychoterapii wynikała z tego, że w religijności upatrywano przyczyny wielu trudności, to tym bardziej dziś możemy powiedzieć, że tym bardziej psychoterapia dla chrześcijan może być wskazana, a wręcz niezbędna dla wolności, dla zdrowia, dla pełni życia, życia Bożego w nas. A ja jeszcze dodam, bo tak chcę z powrotem wrócić na swoją ulubioną ścieżynkę, że mieliśmy już pierwsze sygnały pewnego pojednania u samych początków rozwoju psychoterapii, bo na przykład Jung, ten taki straszliwy dla niektórych Jung, napisał czy powiedział coś takiego, co wam teraz przeczytam, bo to jest bardzo, myślę, ważny tekst. Leczyłem setki ludzi, większość z nich to byli protestanci, mniej liczni Żydzi, 5 lub 6 to katolicy. Wśród pacjentów, którymi zajmowałem się w drugiej połowie mojego życia, nie było ani jednego, którego problem nie sprowadzałby się w ostateczności do znalezienia właściwego religijnego poglądu na świat. Twierdzę nawet, że każdy z nich zachorował, ponieważ utracił to, co wielkie religie wszystkich czasów miały człowiekowi do zaoferowania. A powrót do zdrowia możliwy był dla nich tylko pod warunkiem, uwaga, odzyskania wiary. No i to właśnie powiedział, czy napisał ten podejrzany, jak najbardziej przez niektórych nielubiany Jung, który już na samym początku rozwoju psychoterapii pokazał, że tak naprawdę człowiek nie jest tylko ciałem i emocją, ale ma wymiar duchowy. Zapraszamy Was na kolejne odcinki.